witam Was serdecznie w świątecznym odcinku, taki świąteczno-noworoczny. Dwa komputery przygotowałem, będzie taki popis Atari, Commodore, wróć, Amstrada, w zakresie kolęd. Dobra, nie będę przedłużał całej zabawy, puścimy sobie pierwszą kolędę na Atari. Dobra, Atari nam gra. Teraz sobie do Amstrada przejdziemy. Dobra. I tu mamy taki quest, jakby pytania. Musimy dobrze odpowiedzieć. Jak źle odpowiemy, to ktoś nam potem będzie dalej próbował nas zagadać. Tu mamy 5 odpowiedzi. 5 odpowiedzi, o, czas nam się skończył. Jeszcze raz spróbujmy. Wisz Karol. Nie wiem, no będę strzelał. 4 dam. Korek, dobrze. Mary Boy Chai, dobra. I następne pytanie. Ale są te kolędy tutaj i to jest fajne. I tu jest teraz Wisz Karol. Nie wiem dalej co. Jingle Bells. Wrong, dobra. Zjemy, odpowiedzieliśmy. Weźmy dwójkę. Korek, dobrze. Good Christian i tak dalej. Dobra. I taka gra to jest na Amstrada. Tutaj się chciałem pochwalić, jest wreszcie zaślepka na HXC. I zrobiłem takie literki HXC Disk Drive, żeby to ładnie wyglądało. Zaślepka oczywiście od Darka z www.tocanasze.pl. Dogadaliśmy się w końcu i zrobił mi, wydrukował tą zaślepkę na ten emulator stacji dyskietek w Amstradzie. Pięknie to teraz wygląda. Chciałem białe literki, nie było w sklepie papierniczym, kupiłem żółte, no i fajnie wyszło na czarnym tle. Tak z mojej strony pozdrawiam wszystkich ogólnie retromaniaków z Facebooka, z mojego kanału, wszyscy co mnie oglądają tutaj. Życzę Wam szczęśliwych, spokojnych świąt i
do siego roku. Jeszcze posłuchamy trochę kolęd. Może teraz Atari puszczę. Puścimy sobie Atari kolędę numer 2, bo mam 5 kolęd tutaj dla Was. Ten, dobra? Pomyliłem przycisk z obrazem z dźwiękiem. Moment, jak to przy Atari. No jest dobra, na stówę. Głośniej nie będzie przy tego telewizora. A tu sobie wylistujemy następną dyskietkę. Atari nam grało. Atari nam grało, więc sobie teraz puścimy na Amstradziku. Kolejny program, Samta. I to jest taka gra. Tu piszę, że chwilę to będzie. Na klawiaturze się gra. Jetpack Santa. Było coś takiego na ZX Spectrum. Właśnie Jetpack się chyba nazywało. I właśnie to jest w tej konwencji, tylko że się chyba Mikołajem steruje. No i tu jakaś krótka melodika. I mamy tak, Z, lewo i prawo, Shift jest podnoszenie się i Enter strzały. Dobra. Teraz spróbujmy zagrać. No i jest Mikołaj. Chodzimy, chodzimy. Tu ma... Mam trochę dziwne to sterowanie, ale dobra, aha, tu mogę, dobra. Enter, aha. I mogę do nich strzelać. Nie muszę tą... Muszę tą rakietę zrobić, a tu jest akurat choinka w formie, a na ZX Spectrum była rakieta właśnie i się kosmonautom robiło takie rzeczy i składało tą rakietę. Tylko jak tu się u góry upuszczało, to no teraz sukierki idą. A jeszcze jest, aha, paliwo, tak? Dobra. Jeszcze jakieś prezenty będą. Dobra. No jacht, to nie wiem, kto by chciał jachta na święta, ale dobra, niech jest. No, komputer, retrokomputer tu jest, widzę, Amstrad dali, więc dobra, tak go spróbuję wziąć. Ja chyba go zestrzeliłem. Znowu jest jacht, dobra. I muszę tak równo, dokładnie na tą gwiazdkę postawić. I znowu cukierki. No, jest Amstrad drugi. Powiedzmy, że o, udało nam się tym razem. Jeszcze 13 tu mam. Ile muszę tych uzbierać prezentów? No, teraz powiedzmy, że Atari
Spróbujemy donieść. Jest, dobra. Mamy chyba kolejny level. A tu nas jakieś ubikacje gonią. I tak dalej, i tak dalej. Dobra. Przejdziemy sobie do kolędy numer 3 na Atari. Dobra, powiedzmy, że to było kolenda numer 3. A tutaj mam chyba tylko obrazek i tu nic więcej nie ma. Santa Claus. Dobra, puścimy sobie może kolendę numer 4 w takim razie. Teraz będzie Amstrad grał.
Dobra, my sobie zrobimy kolędę numer 5, którą przygotowałem dla Was. Tym miłym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek pod tytułem Amstrad i Atari obok siebie pierwszy raz, więc świątecznie pokazałem kolędy i takie motywy świąteczne tutaj dla Was przygotowałem i do siedmego roku w takim razie.